wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Są takie miejsca i wydarzenia, które pozwalają nam spojrzeć na rzeczywistość w zupełnie innej perspektywie. Pozwalają zrozumieć, że jest i było o co walczyć. Jednym z takich miejsc w Kielcach jest niewątpliwie ta symboliczna mogiła Wojtka Szczepaniaka. W tym miejscu odnaleziono jego zwłoki. Był to młody człowiek, 17-letni, żołnierz, harcerz Szarych Szeregów. Był kurierem Armii Krajowej. 6 sierpnia 1944 roku, a więc w dniu, kiedy Kościół również wspomina Przemienienie Pańskie, został złapany z meldunkiem, z którym jechał do Daleszyc. Osadzono go w więzieniu gestapo. Tam torturowano przez 1,5 miesiąca. Nie wydał nikogo. 21 września 1944 roku został przyprowadzony na to miejsce i stracony. Po wojnie wielu żołnierzy, zwanych wyklętymi, podzieliło los Wojtka Szczepaniaka. Walczyli o prawdziwie wolną Polskę i ginęli z rąk Służby Bezpieczeństwa. Oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół daje nam Ewangelię, w której również jest mowa o szczególnym miejscu i szczególnym wydarzeniu. To Góra Przemienienia, gdzie Jezus ukazuje swoim uczniom swoją boskość i słowa Boga Ojca, który mówi o Jezusie jako o swoim umiłowanym Synu, którego mamy słuchać. Zastanawiające jest, że to przemienienie, ta boskość Jezusa wpleciona jest pomiędzy dwie zapowiedzi Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. To tak jakby Pan Jezus chciał nam powiedzieć, że przyjdą zgorszenia, przyjdzie cierpienie, przyjdzie krzyż, ale w momencie, kiedy przyjdzie ten krzyż i cierpienie i to zgorszenie, wytrwajcie przy mnie, nie odchodźcie, wracajcie myślami i sercem do tej góry przemienienia, do tego, gdzie zobaczyliście mnie jako Boga i gdzie usłyszeliście słowa Boga Ojca, żeby mnie słuchać. Czas pokazał, że spośród 3 uczniów, którzy byli świadkami przemienienia Pańskiego, w chwili próby, w chwili cierpienia i zgorszenia krzyża, przy Jezusie pozostał tylko Jan. Pozostali uciekli. My jesteśmy nieco podobni do tych uczniów Pana Jezusa. Owszem, mówimy, że w Niego wierzymy, mówimy, że Go kochamy. Często może i mówimy, że oddamy za Niego swoje życie. Ale w chwili, kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi zgorszenie, również powodowane przez ludzi Kościoła, wtedy zaczynamy w sercach mieć zamęt, mówiąc, co to za Bóg, że dopuszcza do takiego cierpienia. Co to za Bóg i co to za Kościół, który ma takich ludzi u siebie. Tymczasem wiara w Pana Jezusa zakłada to, że będziemy mieli udział w Jego życiu, w pełni Jego życia. A więc nie tylko, że będą chwile radosne, błogie, gdzie będziemy doświadczać namacalnej obecności Jezusa w swoim życiu, ale również, że przyjdą te chwile, które będą powodowały w naszych sercach ból. Będziemy odczuwać cierpienie, będziemy się gorszyć. Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina bardzo konkretnie: ja jestem Panem, ja jestem Bogiem. W chwili zwątpienia, w chwili cierpienia, w chwili dramatu krzyża i zgorszenia, wracajcie do tych chwil,
do tych miejsc, gdzie odczuwaliście mnie jako Pana i Boga. Wytrwajcie we mnie. Nie lękajcie się. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.